Niespełna miesiąc temu tenisiści stołowi z Oleszcz Gwiazdy Bydgoszcz osiągnęli największy sukces w historii zespołu, zdobywając brązowy medal Lotto Superligi. Czasu na odpoczynek, szczególnie dla włodarzy klubu, nie ma, bowiem trzeba skompletować kadrę na przyszły sezon. Największą zmianą w porównaniu do poprzedniego sezonu będzie obsada polskiego zawodnika w składzie meczowym. W barwach z Oleszcz Gwiazdy nie zobaczymy już wicemistrza kraju seniorów Marka Badowskiego, który przeszedł do Unii AZS AWF IS Gdańsk. W jego miejsce do Bydgoszczy trafił Tomasz Tomaszuk, który w poprzednim sezonie rozegrał jeden mecz w Lotto Superlidze właśnie przeciwko Badowskiemu. Głównym powodem było to, że Bydgoszcz jest w ekstraklasie. W tym sezonie grałem w pierwszej lidze. W miarę dobrze mi poszło. Chcę się sprawdzić teraz w wyższej lidze. W przyszłym sezonie w barwach z Oleszcz Gwiazdy wciąż występować będą Harmet Desai oraz Andrew Bagalej. Ponadto do drużyny dołączyli m.in. Rosjanin Wiaczesław Burow oraz Hindus Satyan Gnanasekaran. Wciąż trwają rozmowy z Chińczykiem Kai Weiem. Inne kluby mają dużo większe budżety i tutaj nie ma co się oszukiwać. Tutaj w tym roku dokonaliśmy rzeczy niebywałej, że mówię tutaj wszystkie trzy kluby, które były oprócz nas w czwórce, no to przerastały nas budżetami na pewno dwukrotnie, a podejrzewam, że niektóre czterokrotnie, także tutaj mówię, no wszystko będzie zależne od tego, jak inni się będą zbroić. Najbliższe dwa miesiące będą dla zawodników czasem na przygotowanie się do sezonu. Na inaugurację bydgoszczanie zagrają 26 września wyjazdowy mecz z 3S Polonią Bytom.